Talent w eliminacjach w konkursie Mam Talent ze Zespole Szkół Ponadnarodowych w Dobrodzieniu. Przedstaw się. Jestem Marcin Kowalski, uczeń klasy drugiej liceum. Jaki talent nam zaprezentujesz? To będą zdolności, jak podam w temacie intelektualno-manualnym z wykorzystaniem kostki Rubika. Kiedy zrodziło się w Tobie zainteresowanie do układania kostki? Pierwsze próby to były już 5 lat temu, jednak tak rozwijanie swojego talentu zacząłem około roku temu. No, mam na Ciebie niespodziankę. Cóż takiego? Kostka. Tyle skomplikowana, ale kostka. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Powodzenia. Dziękuję. Tak właśnie, Andrzejku. Poza domu. Profesjonalnym badaczom, żeby je ułożyć.
długie lata jest około 43 triliony rozłożeń zwykłej kostki. Gdyby je rozłożyć na maksa, to można byłoby wydrukować taką kostkę całą Ziemię i by jeszcze zostało. Czyli to można po prostu powiedzieć, że kostka daje niesamowite możliwości wszystkim.
klasy technikum handlowego. Co nam zaprezentujesz? Zaśpiewam hiszpańską piosenkę Kore. Od kiedy śpiewasz? Śpiewam od przedszkola. A należysz do tego zespołu? Śpiewam w chórze, ale nie. Życzę powodzenia.
proszę do programu. Przedstaw się. Nazywam się Marcin Karpiński, jestem uczniem 2 TH. Od jak dawno tańczysz? Taniec disco, jaki dzisiaj zaprezentuję. Tańczę w sumie bardzo krótko, robię to, kiedy tylko mam czas. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Głównie zajmuję się tańcem towarzyskim, lubię stepować, co też robię, kiedy tylko mam czas, ale moim głównym zajęciem jest tańc towarzyski, którego nie zaprezentuję, ponieważ nie mam dzisiaj partnerki, ale postaram się zrobić coś innego. Życzę powodzenia. Dziękuję.
Dzięki. Kolejnym uczestnikiem jest Kuba Plewa z drugiej TH. Powiedz coś o sobie. Jestem Kuba Plewa z drugiej TH. Przyjechałem do Was z Dzielnicy na rowerku. No i chcę Wam pokazać mój talent. Jaki to talent? Talent grania na gitarze. Jaką piosenkę nam zagrasz? Jest to taki dość sławny wykonawca, właściwie bardzo sławny, Sting. Tytuł utworu to Fragile. Skąd pomysł na taką piosenkę? Skąd pomysł? No, można by się długo zastanawiać, co można przedstawić na gitarze klasycznej, publiczności i w ogóle jest taki talent. Pomyślałem sobie, że to jest dobry utwór, żeby pokazać, jak można wykorzystać gitarę klasyczną. Dziękujemy i życzę powodzenia. Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie i głosowanie się już odbyło i do finału przechodzą wszyscy, a największą liczbę głosów zdobył Jakub i Marcin. Gratulujemy. I finał odbędzie się 27 o godzinie 10. Serdecznie zapraszamy. Teraz posłuchajcie. Zaprosić swoich rodziców.